przygoda ze spotem zaczęła się dosyć wcześnie, bo od dziecka miałam do czynienia ze spotem, ale nie z lekkoatletyką, tylko ze speedrunnerem. Słyszeliście o takiej dyscyplinie, jest w Polsce. Podobno jest dużo żwa z tym, że się jeździ na rowerach i na mniejszym torze niż żużlowy. I tą dyscyplinę planowałam przez 6 lat, ale pewnego dnia postanowiłam, że spróbuję swoich sił w atletyce. I chciałam spróbować swoich sił w 5 km rzucie dyskiem. O młocie na początku w ogóle nie myślałam. I poszłam na trening. Miałam szczęście, że akurat u mnie w moim mieście rodzinnym jest klub lekkoatletyczny, miałam taką możliwość. Zaczęłam od dysk, od kuli, która mi się za bardzo nie spodobała. Zaczęłam bawić się dyskiem. W życie dyskiem już miałam lepsze dyspozycje do tej konkurencji, ale z tego względu, że w moim klubie było dużo młodzieży i młodziarek, widziałam, jak tylko byłam jedyną dyskowolką, oni rzucali młotem i mówiłam, że spróbuję sobie wezmę młot do ręki, zobaczę, jak to jest. No i tak się od tego zaczął. Z roku na rok były u mnie poprawy w wynikach. Żeby w moim przypadku, żeby dojść, zaczęłam w 2001 roku zawodę z lekkoatletyką, a w 2009 roku był mój taki pierwszy sukces. To były Mistrzostwa Świata w Berlinie, gdzie zdobyłam złoty medal i rekord świata, więc 8 lat musiałam czekać i dążyć do tego, żeby po prostu wbić się na jakiś poziom światowy. Więc nie jest to, na pewno nie jest to taki łatwy chleb, ale no, ja byłam takim zawodnikiem, że jak sobie coś postanowiłam, to cały czas do tego dążyłam. Po drodze było, wiadomo, że były zwroty i upadki, ale jakoś zawsze starałam się optymistycznie patrzeć w przyszłość, że jak mi nie wyszło, to kiedyś po prostu musi się udać. Też mi dużo pomogła współpraca z psychologiem. Współpracuję teraz, 2007 lat teraz współpracuję z tym samym psychologiem i bardzo dużo mi pomógł. No jest to na pewno ważne, bo dużo osób jest takich, że są na przykład, mają znakomite wyniki, przychodzą zawody i po prostu głowa nie wytrzymuje, a właśnie ja nauczyłam się tego od psychologa, jak się zachowywać w różnych sytuacjach i to jest też na pewno jeden argument, który współpraca z psychologiem, który jest ważny, żeby osiągnąć dobre wyniki. No ja swoją przygodę ze sportem zacząłem dużo wcześniej niż wy się chyba wszyscy porodziliście tutaj, bo dokładnie 13 stycznia 1989 roku, także mocno dawno temu. Moje pierwsze igrzyska olimpijskie to był 96 rok, Atlanta. I od tego czasu udało mi się na igrzyskach olimpijskich być 4-krotnie. Byłem w Atlancie, w Atenach, w Sydney i w Pekinie. No wiadomo, że w moim przypadku chyba najbardziej udane igrzyska to te igrzyska w Sydney, gdzie udało mi się wywalczyć złoty medal. I a propos upadków, to z ciekawostek tutaj na YouTubie akurat też jest mój upadek z Sydney, z rozgrzewki, gdzie lekko się poślizgnąłem, bo wybudowali nam nowe koło i było takie nie do końca posprzątane. Lekko się poślizgnąłem i wywinąłem takiego orła, że po prostu masakra jakaś. Ale przygoda w ogóle z lekką atletyką to chyba był mój pierwszy sport jako taki. Wcześniej próbowałem jakoś swoich sił w judo, ale ze względu na to, że zawsze byłem bardziej większy niż mniejszy, problem był taki, że w mojej kategorii wagowej był tylko jeden konkurent dla mnie w judo, w mojej kategorii wiekowej, więc nie było specjalnego sensu startowania w zawodach, bo zawsze walczyliśmy ze sobą, było to lekko nudne. I ojciec przeprowadził mnie właśnie na pierwszy trening do późniejszego trenera Anity, do pana Czesia Cybulskiego i tak zostałem w tym już 23 lata. Gramy w kosza, z Anitą, bardzo dobrze oczywiście, nie macie żadnych szans. My to traktujemy jako podskocznie od tego, co robimy na co dzień, bo naszą podstawą są rzuty młotem. Ja takich rzutów w ciągu swojej kariery oddałem około 100 tysięcy. 100 tysięcy rzutów to trochę nawet się trzeba nachodzić, bo jak tak średnio byśmy przyjęli, że 70 metrów jest jeden rzut, 140 w dwie strony razy 100 tysięcy, no to kilka kilometrów już jako chodziarz też mam zaliczone. Podobnie jak wy tutaj w szkole, tak my mamy cały rok zajęty z grupowaniami. Na przykład teraz przyjeżdżamy, kończymy 21 zgrupowanie w Cetniewie,
3 stycznia wylatujemy na pierwsze zgrupowanie klimatyczne do Afryki Południowej. Wracamy pod koniec stycznia, na początku lutego już wylatujemy do Stanów na prawie 2 miesiące i no tak wygląda cały okres przygotowań. Ja w poprzednim roku byłem chyba łącznie licząc około 35-40 dni w domu. Z tego ciągiem może 2 tygodnie. A tak to raczej na walizkach. Raczej na walizkach. Mamy opracowane dobrze pakowanie się. Bo jak byliśmy lądrni i niedobrzy na treningach, to wtedy nie mamy dla wolnego. Jakieś kontuzje podczas trwania kariery? No cały czas no, coś cię boli, no jak wstajesz na miejscu, to nie sprawdź, czy żyjesz, nie? To nie ma takiej możliwości, żeby nic zawołało. Ja na przykład w obydwu kolanach urwane więzadła krzyżowe. Żadne z nich nie było operowane, cały czas funkcjonuje bez nich i to od 1998 roku. Także już 13 lat trenuję normalnie bez więzadeł krzyżowych i da się z tym żyć, a poza tym to nie miałem do żadnych takich poważniejszych rzeczy, ale i to jest tutaj bardziej profesjonalne. No, ja miałam problemy z kręgosłupem i z zestawem skokowym, to wszystko. Widzicie, z byle pierdłustem się nie zgłaszać. Krzyżowy mi dziękuję. Jakiś najważniejszy moment w karierze sportowej? Jest jakiś taki moment? Bo u mnie to, jeżeli chodzi o zawody, to oczywiście Mistrzostwa Świata. Bo akurat moją najważniejszą walką jest Jemka Bittichajder i Mistrzostwa Świata były rozgrywane w Berlinie. To jeszcze jest jej miasto rodzinne. I przed tymi Mistrzostwami Świata była też kandydatką do złotego medalu, więc nastawiałyśmy się obie na pewno na ciężki konkurs i o to, żeby jak najlepiej wypaść. Całe szczęście, że się tak zakończyło, że ja tam wygrałam. Są to niezapomniane chwile, przeżycie niesamowite. Ja jak widziałam, też właśnie były powiązane z tą kontuzją stawu skokowego, bo w momencie, kiedy zobaczyłam wynik na tablicy nastawienia po swoim rzucie, że jest to rekord świata, to tak się cieszyłam. Nie wiedziałam wtedy, co się ze mną w ogóle dzieje. Widziałam, gdzie ja jestem, tak jak szabie dobra. Biegłam po trybun i tak cieszyłam się z tej radości, że skoczyłam i stan skokowy skręciłam. No, mimo wszystko to nie jest złoty medal Igrzysk Olimpijskich, tylko później, kiedy udało mi się wygrać Mistrzostwa Świata, bo udało się obronić, można powiedzieć, tytuł najlepszego na świecie, a druga taka sytuacja to jak byłem piękny i młody, miałem 13 lat, poprawiłem swój pierwszy rekord okręgu młodzików i dostałem słuchawki od Walkmana. To też mimo wszystko jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywne przeżycie i sądzę, że mi... A masz jeszcze te słuchawki? Mam te słuchawki, znalazłem je ostatnio. Wyglądają już słabo, nie? Ale są. Może to głupio brzmi, ale wydaje mi się, że też był jeden z momentów taki, który mógł zaważyć na tym, że cały czas w tym sporcie zostałem wtedy. No bo głównie, że mam naprawdę różne myśli. Jako 13-latek naprawdę można wybrać totalnie inną drogę. Ale tutaj słuchawki nie przekonały. Pytanie, czy mieli Państwo jakieś momenty zwątpienia w karierze, że na przykład myślało się, że już może zostawić to i skończyć? No po każdej sile mam. A ja mam takie pytanie do Was, czy na przykład przed każdymi zawodami, nie tylko ważnymi, czy w jaki sposób Wy się koncentrujecie, czy na przykład gdy się denerwujecie, czy jesteście spokojni, czy robicie sobie jakąś wizualizację rzutów, no nie wiem czego, jak to wygląda u Was ta koncentracja przed samymi zawodami, bo może to im pomoże przed meczem, może to jakieś coś, jakąś wskazówkę podacie, czy też luźno do tego podchodzicie, jest dzień, jest fajnie, pykam sobie, jest. Na zewnątrz wygląda to tak, że podchodzimy do tego luźno, staramy się przynajmniej. Ale na pewno stres występuje za każdym razem. I jest to nie do ominięcia, nie da się. Poza tym to, że występuje stres, też pomaga osiągać wyniki, bo ten stres jest naszym sprzymierzeńcem, bo dzięki temu, że się w jakiś sposób denerwujemy, to osiągamy lepsze wyniki na zawodach niż na treningach. Właśnie dlatego, że się zdenerwowaliśmy. Ja na przykład mam takie odczucie, że biorę młot do ręki, on jest dużo lżejszy niż ten, który biorę na treningu. Ale stres jest
potrzebny. Bardzo potrzebny, a poza tym w naszym przypadku dochodzi do tego jeszcze kolejna rzecz, że my nie jesteśmy przystosowani do startowania na dużych stadionach, bo tak co Anita wspomniała, my głównie rzucamy w krzakach, bo nas nigdy nie chcą i ciężko się przenieść z boiska, nie mam tutaj nic do boiska w Cetniewie, ale z takiego boiska, jak mamy w Cetniewie, gdzie nie ma żadnych kibiców i coś w tym stylu, do stadionu na przykład, kiedy ja startowałem w Sydney, tak faktem, może nie na moim konkursie, ale na dekoracji, którą miałem dzień później, było 110 tysięcy ludzi na stadionie. No to jest taki hałas, jak u was na hali, kiedy gracie mecz. No to kiedy przechodzisz w pełnej ciszy na treningu, gdzie mogę się skoncentrować i robić tą swoją pracę, nagle do takiego tumultu, gdzie nie słyszę własnych myśli, to czasami ciężko się zaadaptować. To co Anita mówiła, że dla niej było wielkim przeżyciem wyjść na stadion olimpijski, bo pierwszy raz miała okazję zobaczyć coś takiego. Pamiętam, jak w Pekinie wzięliśmy Grzesia Kleszcza, nie wiem czy nie na Waszko Ogórskiego właśnie. Grzesia Kleszcza, ciężarowca, też kilkukrotnego olimpijczyka. Usiedliśmy zaraz przy płycie boiska praktycznie. Zaraz, no, Grzesiu był w takim szoku, że my startujemy na takim stadionie, to jest niemożliwe. Po prostu jak ty możesz tutaj dochodzić i cokolwiek robić? No bo u nich też oczywiście są kibice podczas zawodów w ciężarach, ale jest to garstka w porównaniu z tym, co jest na stadionie lekkoatletycznym. Tam jest taki hałas, że no naprawdę ciężko się skoncentrować na czymkolwiek, a najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to wyjść na stadion i zacząć go podziwiać. I rozglądać się, o, ludzie przyszli mnie obejrzeć. W tym momencie można zawinąć plecak i wracać do chaty, bo jest pozorowo.